zapamiętał ten dzień. O, proszę pana. Już nastąpił chaos. Cóż tam? Proszę pana. Lotnictwa nie mieliśmy. Oni opanowali tego i tego. Jak pan przyjechał, jak Łowicz wyglądał 1 września? Palił się, no. Już nie palił. To najpierw bombę to tu spali na płótno. To 2010 to było, to karabin dali. I to KBK jest, KB jeszcze, cholera pani. To nie było to. Wszystko próbowała było dezorganizowane. Już nie można było. I próbowano i tak się byliśmy do Zawisły, mieliśmy się dostać, tam sprzedał. Wyszogród? Biurka miała być uzupełnienie dopiero, bo nie mieliśmy broni. No, oni byli na to przygotowani. U nas nie byli ludzie przygotowani. Kłamali nas trochę. Większa grupa to zaraz zatrzymywali panie. I to lat, żeby pojedynczo. A pan się przebrał w cywilne ciuchy, czy szedł pan w wojskowe? Nie, 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 bo w fakury byłem, panie. Wspomnę, jakie drogi, mówię panie. Panie, bo miałem wesele. Chciałem się jechać na wesele. Do raportu, że Paczyński porusznik był jakiś. Piłkarz, prawie. Ja mówię, panie poruszniku, na mnie też szedłem. No ty nie kombinuj, nie pojedziesz. Dlaczego panie poruszniku? Bo lufy tu były utrenione. To nie moja wina, to chorożego tego. No bo mieszkał. To nie mogła, nie. On był na praktyce, a to mówi panie poruszniku i tak pojadę. Ja lubiłam ojca. Tak, był człowiek ubrał, przyjechał. Chłopaki poprzyjechali, ubrane były. A jak pamięta pan teraz, chodzi mi o święto pułkowe. Jak wyglądało święto pułkowe w 10 pułku? Dziś, jak dziś ostatnio było. Przed tym dolaniem, mam tu gdzieś na zdjęciu. To, a jakby pan te zdjęcia wziął i opisał, co się na nich... Weźmiecie to? Nie, nie, to pana zdjęcia są, tylko je, chłopaki sfotografują ze zdjęcia, to są te zwyczajne, a pan by opisał dokładnie... Mam tu to gdzieś jest. Następnie tutaj to szkoła, chyba podoficerska, Katka Zwyczaj, to ja pierwszy. Ja Malanowski. Kolorowski, ale tu stoją chłopaki. To tu tą KM-u, bo to tutaj bierz. To tamte zające, tak powiem. No, to jest szkoła. Prezentuj broń. I tutaj stoicie w drelichach? Ale macie opinacze bardzo jasne. To są bawełniane, ale zbawełniane. Nie mam pojęcia, jakiego... Bo w inny odcień macie opinacze. I rogatywki, i drelichy, tak? A gdzie jest to zdjęcie zrobione? W którym miejscu? O, na Brychu. O, to jest święto pułkowe takie, ja jestem tu. W czerwcu to było. To jest czerwiec 37 rok? Na polu tamtego. Stoły były rozstawione za budynkami? W 38. A, w 38 w czerwcu. W tym roku jak nas wzięli po umodorowaniu, wyprowadzili na pierwsze kwatery, to Chlebkowa. I to wszyscy podopisali. Ja tu stoję też. A tu gretkie takie fajne te odorze. Bo instruktor już ginął. To jest który? Trzeci od lewej, tak? Czwarty, Gretkę. Ja trzeci, Gretkę. Ale teraz, o ten był tutaj, proszę pana, ten zwolniony wcześniej i się nie zgłosił w niebie, Frank. Frank. A ten z bronią to służby chyba miał, tak? Tak, służbę podobnie. A nie pamięta pan kto to? Ja to i to. Ale z bronią. No to co? Nie mam mamy. Wasze winko poszło. Bo miałem tu gości. No i bardzo dobrze. I o to chodziło. Ale teraz co? Jeszcze parę rzeczy się chcę pana zapytać. Jeszcze, proszę bardzo.
Poczekaj. I co wyszło? No tak sobie nie. Może tego nie zasłonę sobie światło. No nie wiem, jak się kąpałem. No nie wiem, ale Michalarda pytał pan Żywiecki. A pamięta pan Armira Dziecką, jak tu wkraczała? Jak wyglądali? Jak się zachowywali? No niemożliwe, panie. Niemożliwe, to nas pomylało się. Ale raj tam u sąsiada, a miałem trochę bimbru. Też ugotowanego. Jakiś tam oficer u tego Wilemborka sobie tam popijał. Jeszcze nie mieli, wyszedł go do mnie. Ja mówię, nie mam do cholery jasnego. Coś to tam muszę. Może. Proszę jeszcze raz. Nie ma. A mnie wyciągał, bo się uciekłem z domu. A był takie wysiedlenie, wywiedzam. Mieli śmiaka. Proszę pana. I poszedł z tych lewów, tego zastrzelnego śmiaka. Zabrał by nie duży, był jakiś śmiak. I zaciągnął do tego Wilemborka. Dobra, to było. Ja uciekłem. A w ogóle ruskie są z tego to. Ja ich nie lubił, trudno i darmo. Próbowana, poszedł na kolej. Zaraz. Do Soku. Żeby trzeci raz iść do wojska. Bo ten czas do wojska. A reklamowali kolej. Bardzo krótko w Soku. Poszedł jako, proszę pana, jako nastawniczy. Później poszedł na kurs dyżurny ruchu do Łodzi. Skończyłem kurs dyżurny ruchu, pół roku byłem w Łodzi. Na Kalickim. Pół roku praktyki jeździłem po wszystkich zakładach. W wojsku, coś na żadne lokomotywy. Oni byłem w Żychlinie takim czwartym dyżurnym ruchu. Nad Lidzbowem trochę. Tam byli Zięba, Przekład, Janowski. Starzy już troszkę dzieli. Oddział był w Łodzi, także jak tam zachorował jeden dyżurny, pozwalał, daj to tam Grzebiecie. Grzebiecha niech jedzie. Proszę pana, że jeździłem szczerze mówiąc, na przedmieściu służyłem. Miesiąc czasu. Chyba, że woda to była taka. Służyłem w Jackowicach. W Żychlinie to mówi, moja stacja była. Kłótniki. W Kłótnie na Towarowej. Nie chciałem służyć w Kłótnie, byłem ciężka. Na nią był. W Krzewiu za Kłótnia. W Kolawie. W Gramsku. W Spławiu. Wytylnego. No, pod września pół roku. Wyjeżdżałem pół roku. Przynieśli, bo tak to delegacje płaciły, że się opłacało jechać, bo to mało płacili na kolei. Ale delegacje, to po to, żeby nie płacić delegacji, te dekretem przynieśli na miejsce pokoju, to żeby mieszkał. Lekarz Kutnia mówi, że panie, który za chore, napisz podanie, że chory, jesteś na żołądek. Podpiszemy się, podpisamy, wróciłem z powrotem. Liczony na jedno to lubię, w Chociszewie, w Ozorkowie, w Różycy, cholera. Jeździłem, próbowałem, poznałem życie, tak. Ja ładnie tyle było, lubili mnie. Tyle lubi się chlapnąć. Mogę od czasu do czasu setkę okowity. Mówi pan Żywiecki, że była była światowego źródła. Bimber. To należy w tym wieku i tak się należy wódkę wypić.